Czy hormon wzrostu buduje mięśnie? Pomaga jakby przejść pewne bariery, takie można powiedzieć nawet genetyczne. Nie ukrywajmy, coś ma swoje wady i coś ma swoje zalety. Sprzyja tej budowie, nie? Taki temat, który też chcieliście, żebyśmy poruszyli, to jest przede wszystkim odblok. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Pogadajmy o... Radek Łukiewicz i Michał Karmowski. Słuchajcie, dostaliśmy od Was bardzo wiele pytań odnośnie tematu, który dzisiaj poruszymy, a będzie to temat hormon wzrostu. Radek. No myślę, że temat jest bardzo, bardzo na czasie. Wszyscy sobie zdają sprawę, że wiadomo, że większość kulturystów, nie mówię, że wszyscy, bo może, ale większość kulturystów używa gdzieś tam jakichś sterydów anabolicznych. Ale można też powiedzieć, że ten hormon wzrostu jest również bardzo, bardzo popularny w świadku sportowców. Mówię nie tylko o kulturystów, ale wiadomo, że kulturyści gdzieś tam chyba najbardziej się z tym obnoszą. Kiedyś, kiedy ja zaczynałem trenować, hormon wzrostu to był taki, można powiedzieć, temat trochę tabu, bo nikt nie wiedział ani co to jest do końca, ani jak to brać. To gdzieś tam się pojawiało w jakichś tam astronomicznych cenach, więc każdy oczywiście myślał, że to jest coś takiego, że jak się tego spróbuje, bo że to tylko biorą zawodowcy z zagranicy, to od razu nie wiadomo jak te mięśnie urosną i będzie się od razu startowało na Mister Olympia. Natomiast teraz oczywiście świadomość brania hormonu wzrostu jest znacznie większa. Można powiedzieć, że jest często stosowany również nie tylko przez kulturystów, przez zawodników, ale również przez takie normalne osoby w celach takich, można powiedzieć, bardziej kosmetycznych nawet. Nie wiem, czy się spotkałeś, ale na pewno się spotkałeś. Przepraszam. Że po prostu biorą ludzie w ramach nawet, można powiedzieć, takiego wsparcia troszeczkę. Anti-aging, można taki powiedzieć. Anti-aging, dokładnie. No. Natomiast jeżeli chodzi o kulturystykę, wiadomo, że jest to niewątpliwie środek, który ja uważam, że pomaga jakby przejść pewne bariery, takie można powiedzieć nawet genetyczne. Tam, gdzie normalne, że jak powiem, środki nie wystarczają, to można ten progres zrobić właśnie stosując hormon wzrostu. I oczywiście nie będę tutaj mówił jakichś tam, nie wiadomo, jakichś zaletach brania hormonu wzrostu, ale niewątpliwie obcując z wieloma zawodnikami, widzę, że jest to coś, co po prostu pomaga wejść na wyższy level. No oczywiście, słuchajcie, no nie ukrywajmy tutaj, jeżeli chodzi właśnie o zalety stosowania hormonu wzrostu, no to przede wszystkim poprawa regeneracji, utrzymanie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, no cała masa innych rzeczy, które no jednak w sportach głównie sylwetkowych są przydatne. Mowa tutaj o też wspomaganiu budowy masy mięśniowej. Ale teraz takie bardzo ważne pytanie. Czy hormon wzrostu buduje mięśnie sam w sobie? Sam w sobie oczywiście nie buduje, ale sprzyja tej budowie. Nie? Głównie tu chodzi o ten insulinopodobny czynnik wzrostu, czy ten IGF-1, który sam w sobie jest, można powiedzieć, takim największym, że tak powiem, anabolicznym wsparciem, faktorem takiego wzrostu masy mięśniowej. No i oczywiście stosowanie hormonu wzrostu wzmaga jego produkcję. I niestety im więcej tego IGF-u, tym większe mięśnie. Dlatego w moim odczuciu ten hormon wzrostu jest naprawdę... No jest to środek, który potrafi zrobić naprawdę bardzo dużą robotę. Natomiast to nie jest tak, że im większe dawki hormonu wzrostu, tym jakby lepsza i większa sylwetka, no bo nie ukrywajmy, coś ma swoje wady i coś ma swoje zalety i tutaj jeżeli chodzi o stosowanie dużych, bardzo dużych dawek hormonu, no to jednak tych wad jest znacznie więcej niż zalet, bo produkcja IGF-u, jakby, która jest, można powiedzieć, takim faktorem, co Radek powiedział, stymulowanym przez hormon wzrostu, nie jest aż tak duża i aż tak wysoka, jak skutki uboczne stosowania właśnie ponadnormatywnych dawek hormonu, bo przerost narządów wewnętrznych, odkładanie się tkanki tłuszczowej trzewnej, nie mówię tutaj o tkance tłuszczowej podskórnej, bo akurat hormon pomaga w utylizowaniu tej tkanki i o zachowaniu takiej, można powiedzieć, niskiej procentowości tego BF-u, no to jednak możecie zauważyć u bardzo wielu kulturystów, że te narządy wewnętrzne są mocno porozrastane i jakby
to jest oczywiście skutek wielu rzeczy, które się składają w tą całość, ale no niewątpliwie to jest też poniekąd wynikiem właśnie stosowania bardzo dużych dawek hormonu. Mocna opuchlizna, czy na przykład bezsenność w nocy, to też jest wszystko wpływ stosowania bardzo, ale to bardzo wysokich dawek hormonu. I mimo tego, że on przekłada się na aspekty regeneracyjne, to jednak no, pewna ilość tego snu musi być zachowana, żeby ten rytm dobowy organizmu i ta regeneracja była na znacznie wyższym poziomie. No, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o dawkowanie hormonu, to myślę, że tutaj się jakby nie zgodzę, że te większe dawki nie dają lepszych efektów. Rozmawiając z wieloma kulturystami, nawet na takim poziomie zawodowym, to można powiedzieć, że ci zawodowcy sugerują, mówią wprost generalnie, że większe dawki hormonu dają naprawdę efekty w postaci zwiększonej masy mięśniowej. Jeżeli się bierze bardzo mało, to myślę, że poza poprawą regeneracji, troszeczkę lepszym spalaniem tkanki tłuszczowej, tej takiej podskórnej, to na niewiele można liczyć. Natomiast te większe dawki hormonu naprawdę przekładają się na zwiększenie masy mięśniowej. No mam też kilku takich, że tak powiem, znajomych, którzy bardzo mocno, że tak powiem, zwiększyli masę mięśniową poprzez właśnie głównie zwiększenie ilości hormonu wzrostu. Więc myślę, że ten hormon wzrostu to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która tą masę mięśniową potrafi zwiększyć z takiego poziomu do tego poziomu, nie, że powiem ja się pro. Z tobą tu Aczkolwiek faktycznie, jeżeli chodzi o efekty uboczne, no to jasne, jak najbardziej. Właśnie, bo mi chodzi tutaj nie o to, że jakby stosowanie bardzo dużych ilości, że nie zwiększy wam supermasy mięśniowej, tylko chodzi mi o to, że robiąc sobie bilans zysków i strat finalnie... No to trzeba sobie zadać pytanie, kto to po co robi, nie? Jeżeli nie, no przykład, oczywiście, tak, że tak. Jeżeli no. ktoś to robi w celach takich tam, nie wiem, kosmetycznych, czy w celach takich, żeby lepiej wyglądać, mieć lepszą sylwetkę, robi to dla siebie, nie, na plażę i tak dalej, no to nie ma sensu absolutnie ryzykować i brać dużych dawek hormonu. Natomiast jeżeli ktoś jest faktycznie jakimś tam dobrym zawodnikiem, rokującym jakieś super sukcesy na arenie międzynarodowej, no to tutaj już właśnie kwestia zastanowienia się, czy po prostu gdzieś tam ryzykowanie czasami zdrowia jest okej, czy nie. Wiecie, ja też jak mówię, startowałem kiedyś, to ja znam też podejście chłopaków takich, bo wiadomo, że jak ja tam byłem za mało lata, tak bym wiedział, że coś sprawi, że zostanę mister Olimpia, a potem, nie wiem, będzie bardzo źle, to pewnie bym się na to zdecydował. I, żeby zostać mister Olimpia. Oczywiście teraz przez pryzmat tych lat patrzę na to zupełnie inaczej, bo wiadomo, że kulturystyka to nie wszystko i gdzieś tam o to zdrowie trzeba dbać. Natomiast no nie ma co się oszukiwać, ten hormon wzrostu w większych dawkach robi robotę, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Małe dawki, spalanie tłuszczu, lepsza regeneracja, duże dawki, mięśnie. Dobra, no to teraz jeszcze, jak już tak rozwinęliśmy temat, to co to według ciebie są duże dawki? Słuchajcie, no moim zdaniem duże dawki, takie żeby było widać naprawdę, że masa mięśniowa idzie, to jest 10 jednostek plus. 10 plus. A tam te 4-5 jednostek, do tych 4-5 jednostek to są takie dawki... Taki amatorski, amatorskie, w sensie taki, słuchajcie, ja jak startowałem, brałem maksymalnie 4-5 jednostek. Raz, że, ale dlatego głównie, że kiedyś to było strasznie drogi środek. Raz tylko w życiu brałem 10 jednostek. Wyglądałem wtedy, to było co prawda na masie, wyglądałem wtedy najlepiej, włożyłem tam 125 kg z taką formą, z taką bardzo dobrą formą. No. Ja tam nigdy się aż tak bardzo nie zatłuszczałem, więc generalnie no, ja tam byłem zachwycony. No, wiadomo, że nie miałem, że tak powiem, środków finansowych na to, żeby to jakoś tam dłużej pociągnąć. Natomiast faktycznie sam jak startowałem, to brałem 4-5 jednostek, bo takie już było najpopularniej się brało i, no i było po prostu, że tak powiem, w zasięgu finansowym, że tak powiem, moim. Nie, natomiast nie będę też wymieniał nazwisk, ale no, wielu na przykład takich czołowych sportowców, już nie mówię, że kulturystów, to na przykład przy rozmowie ze mną mówili, że poniżej 16 to nie ma w ogóle sensu, to nie ma sensu w ogóle brać tego, bo to w ogóle jest szkoda po prostu czasu, nie? Wiem. Wiem kto. No. Słuchajcie, my ten materiał nie robimy po to, żeby was zachęcić do brania hormonu. Nie, absolutnie nie. Właśnie. Tylko po to, żebyście no, znali naszą opinię, naszą odpowiedź i to, jak to naprawdę jest. Mówię tutaj, jeżeli właśnie, chodzi no, bo nie ma co owijać ten czy bawełnę, tak jest. Więc my mówimy tylko o faktach, które są, tak powiem. Ale broń Boże, ja tam też mówię, nie zachęcam. Bo to jest mówię, kwestia bardzo indywidualna i trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, jakie są plusy, jakie są minusy. A wiadomo, że jeżeli chodzi o minusy, to przy dużej ilości hormonu wzrostu są zawsze problemy z cukrem. Więc generalnie w tą cukrzycę, tak jak kiedyś może się mówiło, że w cukrzycę
można wpaść od insuliny. Cukrzycę można wpaść od stosowania hormonu wzrostu. Więc to jest bardzo, że powiem, niebezpieczna sprawa, a cukrzyca no to jedna z najgorszych rzeczy, jaka się może w ogóle przytrafić, więc i mam też takich znajomych, którzy gdzieś tam generalnie mają problemy z cukrem poprzez to, że kiedyś brali duże ilości hormonu, nie? No właśnie, tutaj jakby Radek powiedział, że jego zdanie jest odmienne, jeżeli chodzi o duże dawki hormonu, że jakby pomagają przełamać te bariery genetyczne. Żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli. Ja też uważam tak samo, natomiast tak jak mówię, bilans tych zysków i strat w mojej ocenie no jednak tutaj przeważa na niekorzyść jakby stosowania tych ogromnych dawek i patrząc po tych zawodnikach, no przede wszystkim tej ery, którzy teraz jakby wypływają, są młodymi postaciami w świecie kulturystyki i ci, którzy mówią właśnie, że stosują nawet po 30 jednostek, bo no, coraz szerzej się, tak, coraz szerzej o tym mówią, no to jednak można zobaczyć, że muskulatura jest ogromna, no ale jednak te trzewia, to wszystko jest dość mocno porozpychane i ta sylwetka nie jest zbyt estetyczna dla oka. Ona jest wielka oczywiście, ale mówię, jeżeli chodzi tutaj o takie stosowanie w normalnych, powiedzmy, dawkach czy w normalnych ilościach, żeby to miało sens, to ja uważam też absolutnie, że 10 jednostek to jest już dużo i że nie ma sensu w moim odczuciu jakby przekraczać tej granicy. Oczywiście biorąc pod uwagę, że towar jest dobry, no bo to, że ktoś wam mówi, kto wam to sprzedaje, że to jest najlepszy legit towar w ogóle 100% pewności, to nie oznacza, że tak jest, bo wiadomo, generalnie że dostanie tak dobrego 100% hormonu, to też jest rzadkość, no więc niestety, nie ma się co oszukiwać. Bo nie ukrywam, tak, że nawet u mnie w klubie jest paru chłopaków, którzy biorą po 20 jednostek dziennie. I naprawdę oni w ogóle nie wyglądają, ale wiecie, jak ktoś wam sprzedaje, nie wiem, 100 jednostek hormonu za 500 czy 600 zł, no to no nie oszukujmy się, no ja bym powątpiewał, czy tam na pewno jest to, co powinno być, albo inaczej, czy stężenie tego jest takie, jakie powinno być, czy nie są tam na przykład 4 jednostki, a na fiolce jest napisane 10, nie? Dokładnie, no i tak, a tak często się zdarza, nie? Dobra, a co jeszcze mamy z takich rzeczy, jeżeli chodzi o hormon? Jakaś profilaktyka według ciebie? No myślę, że jeżeli chodzi o profilaktykę przy hormonie, to trzeba zawsze badać sobie cukier. Nie? To jest na pewno ważna sprawa. Dlatego też często przy dużych dawkach hormonu kulturyści stosują jakoś tam w większych lub mniejszych ilościach albo insulinę, albo takie mimetyki insulinowe. Nie? Czyli wiadomo, że gdzieś tam warto jakby o tą wrażliwość taką insulinową zadbać i o to, żeby ten cukier był po prostu w normie. Więc jeżeli ktoś ma jakieś tam tendencje, nie wiem, i gdzieś tam cukier jest pod górną granicę, no to myślę, że tutaj też jakby szansa na to, że coś będzie nie tak w najbliższym czasie jest większa. Dość dużo, tak. Tutaj zastanawiamy się, czy jest to sens brać, czy też nie. Nie? No wiadomo, że zakładam, że nikt z was nie chce brać insuliny do końca życia, więc raczej bym się zastanowił. Natomiast co jeszcze? No myślę, że dla mnie to głównym jakby problemem to jest chyba taka profilaktyka, to jest te pomiary cukru. No żebyśmy też wiedzieli, jaki mamy poziom insuliny i tak dalej, czyli gdzieś tam, nie wiem, można sobie zrobić i pomiary cukru i krzywą cukrową sobie zrobić, żeby wiedzieć, jak to wszystko, że tak powiem, działa. No. I od razu powiemy tutaj, że nie trzeba na to mieć żadnego skierowania. Idziecie do laboratorium, czy diagnostyka, czy BRUS, czy jakakolwiek inny punkt pobrań krwi i mówicie, że chcecie sobie zrobić krzywą cukrową i krzywą insulinową. I to jest tak, że pobierana zostaje wam krew na czczo, dostajecie roztwór glukozy do wypicia, to jest na ogół 75 gramów, wypijacie to i mierzony jest później cukier po 30 minutach i po 2 godzinach. I na tej podstawie mierzy się właśnie stężenie i insuliny i glukozy w waszej krwi. To jest taki miarodajny wynik do tego, żeby zobaczyć, jak przede wszystkim trzustka reaguje na wzrost stężenia glukozy w krwiobiegu. Także nie trzeba mieć na to żadnego skierowania od lekarza, wystarczy iść, zapłacić i zrobić. Dokładnie. No i co tam jeszcze można powiedzieć o tym hormonie? Ja myślę, że chyba o hormonie to generalnie nie ma tutaj już za dużo co mówić. No jeżeli chodzi o zalety, no to powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o wady, też wymieniliśmy.
Ale taki temat, który też chcieliście, żebyśmy poruszyli, to jest przede wszystkim odblok. I tych pytań było naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo. I rozmawialiśmy z Radkiem na ten temat, że po pierwsze, nie możemy wam udzielać wskazówek w stylu bierzcie tego tyle, a tego tyle i jakie środki, bo nie jesteśmy lekarzami, nie mamy do tego uprawnień. Natomiast jeżeli już macie swoją przygodę jakąś tam z cyklami sterydowymi za sobą, czy jesteście w trakcie i zamierzacie ją kończyć, to warto jednak pójść do dobrego androloga, który na podstawie badań krwi no, sprawi, że one wrócą do normy, oczywiście za przepisaniem odpowiednich farmaceutyków, bez których na pewno się nie obejdzie. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, bo... Słuchajcie, to jeszcze przerwę na chwilę. Bardzo ważna też rzecz, jeżeli już się na przykład decydujecie na jakieś tam kurację sterydową i tak dalej, żeby zrobić badania, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, przynajmniej ten poziom LH, FSH, no i ogólnie ten testosteron sobie zbadajcie, jakim mieście wcześniej, bo czasami potem na przykład po jakiejś tam dłuższej kuracji, odblokowując się, wiadomo, że powinniśmy wrócić mniej więcej do takich wyników, jakie mieliśmy przed kuracją. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, jakie miał wyniki przed, to ciężko mu będzie wrócić. No i najczęściej ludzie potem starają się, żeby to wyszło jak najwyżej tak. I tak dalej. I mówią, nie no, coś jest nie tak, bo nie mam tego maksa, nie mam tego maksa. Ale tak naprawdę no, nigdy nie miał tego maksa, wcześniej też nie miał. Więc, dokładnie. Więc jakby zrobienie wyników przed jest bardzo pomocne. No i wiadomo, wyniki po, jeżeli już się decydujecie jakby na przerwę, czy na alfa, czy na ten odblok, to jakby po tym odbloku organizm musi działać tak samo, jak działał przed kuracją. I ogólnie, jeżeli chodzi o odbloki, uważam, że jest to bardzo ważna sprawa. W sensie teraz w tych czasach jest trochę, to może mniej popularne, bo wiemy, że teraz ludzie głównie mostkują, czyli tak naprawdę dalej są zablokowani, bo dalej biorą sobie tego teścia. Natomiast kiedyś, za dawnych czasów, to było tak, że zawsze się robiło po głównych zawodach odblok i trwał on przeważnie, znaczy odblok, czy ogólnie przerwał od jakichś tam środków, z 3-4 miesiące bite. I zawsze ten organizm wracał do normy. Teraz natomiast często jak to rozmawiam z różnymi osobami, to ktoś w ogóle nie robi przez parę lat żadnego odbloku. Tylko mówi, jak nic nie bierze, to bierze sobie tylko na przykład teścia tylko. Co oczywiście dalej jest cały czas blokada, bo czy bierzecie 250 teścia, czy bierzecie 1000 teścia, to i tak jesteście zablokowani. Więc myślę, że warto robić odbloki, szczególnie młode osoby muszą generalnie robić, bo to wiadomo, nie wiadomo jak się życie potoczy i warto myślę, że zadbać o to, żeby to zdrowie było. Dokładnie. Ja tylko na koniec jeszcze dodam od siebie tak, że powtórzę być może kolejny raz, ale jeżeli waszym celem nie jest startowanie w zawodach, bez względu na to, czy to są zawody kulturystyczne, czy zawody, nie wiem, gdzieś tam występ w klatce MMA, czy jakakolwiek inna dyscyplina sportowa i nie jest to jakby sport zawodowy, bo on się rządzi innymi prawami, to w moim odczuciu naprawdę sięganie po doping tak naprawdę może wam przynieść więcej strat niż korzyści. Mówię tutaj o długotrwałym takim stosowaniu, czy ogólnie o długości naszego życia, bo ja dostrzegam dopiero, kiedy przestałem startować w zawodach i kiedy mój układ hormonalny w miarę wrócił do jakiejś tam stabilności dzięki hormonalnej terapii zastępczej, że wielu rzeczy mogłem w swoim życiu takich zdrowotnych rozchwiań hormonalnych uniknąć, a myślę, że sylwetka byłaby na podobnym poziomie przez te lata trenowania i do tego, co mam teraz, mógłbym dojść na spokojnie, nie stosując praktycznie niczego. Także taka moja konkluzja na koniec. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale ja na obserwacji swojej sylwetki tylko i wyłącznie mogę wam tak powiedzieć. Nie no, ja oczywiście powiem go tyle, że wiadomo, że doping jest i będzie zawsze. Zawsze. I wiadomo, że on jakby nie było, podnosi granice naszych możliwości, ale niewątpliwie, tak jak mówi Michał, czy warto po niego sięgać, jeżeli nie macie ambicji jakichś tam, nie wiem, startowych, zawodniczych itd., itd. Myślę, że nie, bo każdy może tak naprawdę wyglądać bardzo dobrze bez dopingu. A wiadomo, że każda ingerencja w nasz organizm z czasem niesie jakieś tam konsekwencje zdrowotne, więc czy to jest warto, to już pozostawiamy wam. Dokładnie. Tyle na dzisiaj w odcinku. Czekamy na wasze kolejne pytania. Oczywiście wpisujcie je pod wszystkimi postami, pod filmami, które zostaną opublikowane na SFD z naszym udziałem. A filmy oczywiście to seria Pogadajmy o. Dziękujemy wam serdecznie. Klikajcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.